19 czerwca w Miejskim Domu Kultury Batory chorzowianie mogli przenieść się do złotej ery swingu w ramach koncertu orkiestry Darek Band. Przygotowaliśmy ten program ponad 3 miesiące i uważam, że trzeba w końcu zagrać ten koncert, bo graliśmy ostatnio dużo muzyki rozrywkowej dla mieszkańców Chorzowa, też z Mirkiem Szołtyskiem, troszkę muzyki śląskiej, a dzisiaj typowo swingowy koncert, muzyka jazzowa, Glenn Miller, Quincy Jones, same standardy Artura Sandowala, no bardzo trudne rzeczy, ale ciekawe. To jest na Śląsku znane, lubiane i uważam, że trzeba zagrać też coś ambitniejszego. Owszem, dobrze jest grać muzykę rozrywkową, ale chcemy iść do przodu i gramy rzeczy trudniejsze, ambitniejsze, żeby poziom szedł w górę. Myślę, że będzie kilka niespodzianek. Oczywiście pokaże się Big Band z najlepszej strony, mam nadzieję. Będzie też, będą grać soliści w grupach, saksofony, trąbki, tuzony. Każda sekcja się wykaże, łącznie z sekcją rytmiczną. I oczywiście będą grać również pojedynci soliści na trąbkach, saksofonach. Wokalistkę też mamy wspaniałą, Magda Krzywda, ma wspaniały wokal i też bardzo dobrze się w tym repertuarze czuje. Nawet na akordeonie będzie niespodzianka, zagramy też jeden utwór. Także mam nadzieję, że koncert będzie udany i przypadnie słuchaczom do gustu. Aktualnie Big Band działa w Chorzowskim Centrum Kultury, gdzie ma swoją siedzibę i odbywa próby.